poczet zdrajców polskich. Proszę Państwa, i mamy tutaj wizerunki. Od prawej młody Kukliński, Piłsudski, Traugut oraz Piotr Wysocki, przywódca powstania listopadowego, Traugut przywódca powstania styczniowego, ojciec naszej niepodległości Piłsudski, no i Ryszard Kukliński, którego praca doprowadziła, między innymi jego praca, do pokojowego zakończenia zimnej wojny. Wszyscy oni byli oficerami, mam na myśli Wysocki, Traugut i Piłsudski, oficerami obcych armii. To Wysocki i Traugut byli oficerami carskimi, Piłsudski austriacki. Oni zdradzili przysięgi na wiarę, przysięgi na wierność okupantom polskim. Więc co do świadomości historycznej, trzeba wiedzieć, kto jest zdrajcą, a kto nie jest zdrajcą, żeby być patriotą. Przywiozłem Państwu także ostatni mundur Ryszarda Kuklińskiego. To jest symbolicznie górująca nad nim rogatywka oficerska, już z trzeciej wolnej, z wolnej Polski. Obok jest sztandar Związku Więźniów Politycznych skazanych na karę śmierci w okresie 1939-1989, czyli na swój sposób rozumianych wszelkich żołnierzy wyklętych. Skazywano za zdradę między innymi tych żołnierzy Armii Krajowej, których mordowano tuż po zakończeniu II wojny światowej. Komuniści zarzucali im między innymi, że współpracowali z Niemcami. I chciałem Państwu co do zdrajców jeszcze pokazać wypowiedź przytoczyć wypowiedź dwóch takich. Jeden to Jerzy Urban, były rzecznik rządu. Zdrajca, co tu dużo mówić, pozwolę sobie na takie sformułowanie. Zobaczymy, co dalej z tym będzie. I otóż po skazaniu Józefa Szaniawskiego, a właściwie pierwsze, zanim przytoczę Urbana, to powiem tak. Bo w książce biografii ojca, którą napisałem, umieściłem absolutnie publikowane po raz pierwszy zdjęcia z materiału propagandowego, który na tych zdjęciach jest, to jest moment ogłoszenia wyroku, skład sędziowski, oczywiście w mundurach Ludowego Wojska Polskiego, Józef Szaniawski obok wysłuchujący wyroku, wyrok 10 lat więzienia, pozbawienia majątku oraz praw publicznych i komentarz dziennikarski, i oto pierwszy zdrajca, dziennikarz, komentarz dziennikarski do tego wyroku. Niemal 11 lat trwała zbrodnicza działalność Szaniawskiego. Zbrodnicza? Przecież przed chwilą sędzia powiedział, że za działalność dziennikarską na rzecz CIA. Zgromadzone akta śledztwa z trudem mieszczą się w trzech opasłych tomach. Opracowania Szaniawskiego dotyczące problematyki społeczno-politycznej, a także obecności naszego państwa, obronności naszego państwa, znajdowały uważnych czytelników w monachijskiej siedzibie agentury CIA. Później ukazał się komunikat w Trybunie Ludu z konferencji prasowej Jerzego Urbana. Brzmiał, Jerzy Urban powiedział między innymi: po ucieczce na zachód Zdzisława Najdera i Ryszarda Kuklińskiego mieszkanie pana Szaniawskiego okazało się ostatnią redutą CIA zlikwidowaną przez Służbę Bezpieczeństwa. Myśmy się z tatą trochę śmiali, że pewnie tam w moich misiach były, w oczach moich misiów, bo ja miałem 5 lat, kiedy ojca
zamknęli, były pewnie kamery i mikrofony. No i ta reduta. Reduta w naszej tradycji kojarzy się oczywiście jednoznacznie z redutą Ordona, z czymś wyjątkowym, takim może ostatnim rzeczywiście miejscem walki o coś wspaniałego, czym jest wolność. I ten Urban tu o reducie w mieszkaniu u pana Szaneckiego. Świadomość historyczna, tak, to jest ważne i to w Muzeum Kuklińskiego staram się o to walczyć. Proszę, jest tu pytanie? Mam mikrofon i chciałam się pana zapytać. Pan był obrońcą studentów oskarżonych. Jak to się stało, że pan i pana koledzy byli obrońcami, kiedy prokuratura i sędzia byli po drugiej stronie? Jak wam się udało bronić tych ludzi? Nie byliście przekupiani? Albo... Jasne, przez CIA. Nie, no właśnie jak to się stało i jak to ta odwaga, czy w ogóle, że wyście ich bronili? Kto was o to prosił? Czy jak, no jak to było? Tak krótko proszę. Proszę państwa, no nie wiem co odpowiedzieć. Ja uważam, że każdy uczciwy adwokat powinien bronić każdego uczciwego człowieka. Ponad wszelką wątpliwość, niezależnie, że broni także nieuczciwych ludzi, bo taki jest jego zawód. Proszę państwa, ja nie chcę opowiadać swojej zawodowej historii, bo to oczywiście nie ma sensu, ale ja uważam, że od pierwszego dnia, kiedy ludzie byli aresztowani tylko za to, że głosili swoje poglądy, usiłowali głosić swoje poglądy, potrzebują opieki prawnej, no to trzeba było tą opiekę świadczyć, a że trzeba było mieć odrobinę odwagi. Ja nawet nie wiem, czy odwagi. Po prostu trzeba to było robić, bo taka była nasza powinność. Było nas naprawdę bardzo niewiele. Proszę mi wierzyć. Stosowano wobec nas różnego rodzaju mniejsze albo większe represje. Mój znakomity kolega i przyjaciel, późniejszy senator Piotr Andrzejewski, miał chyba 20 postępowań dyscyplinarnych. Pan mecenas Bednarkiewicz został aresztowany, wobec którego zastosowano prowokację. Wysłano jakiegoś kryminalistę, który go poprosił, żeby przechował radiotelefon. Zaraz pojawiła się w jego kancelarii służba bezpieczeństwa. Mówi, o panie mecenasie, to jest kradziony radiotelefon. Za głowę prokurator stosował areszt, bo wtedy prokuratura stosowała areszt. Proszę państwa, to była normalna sprawa. Ja nie widziałem w tym ani bohaterstwa, ani nic dziwnego. Pomijam, że mi kradziono samochód, wykręcono koła, jakieś takie dziwne historie toczyły się, ale nie tylko wobec mnie. Ale było niepokojące to, że była to naprawdę bardzo niewielka grupka. Dzisiaj powiadam, na palcach jednej ręki mogę wymienić naszych kolegów, którzy w tych procesach brali udział. Ja miałem tylko jedno postępowanie dyscyplinarne. Mogę opowiedzieć? Proszę państwa, to była sobota, dzień Wigilii. Tak się złożyło. Ja zawsze przeznaczałem soboty na spotkania z tymi swoimi podopiecznymi. To, co powiedziałem, między nami nawiązywała się znakomita więź przyjacielska. Na przykład Andrzej Rozpłochowski, który był liderem Śląskiej Solidarności, poprosił mnie, żebym był jego świadkiem na jego ślubie. No z dziewczyną, która potem się okazała być agentem Służby Bezpieczeństwa. No takie bywają przygody, prawda, młodych ludzi. No więc była ta sobota, ja się wybierałem do kryminału na Rakowiecko, jak zawsze. Właściwie te spotkania z punktu widzenia obrony nie były konieczne, bo wszystko o sprawie było wiadome. Ale chodziło się na tą Rakowiecką po prostu, żeby odwiedzić przyjaciół, żeby odwiedzić znajomych, prawda, żeby oni mieli świadomość, że nie są sami. A to jest dla człowieka, który z prawem nie ma nic wspólnego, ma to przeogromne znaczenie. No i ponieważ to była Wigilia, moja żona mówi, wiesz, to ja coś chłopcom przygotuję. No bo zawsze można im było coś podać, nie było takich restrykcji, jakie są obecne. Jakieś owoce, prawda, czekoladę. No muszę powiedzieć, że Komitet Prymasowski działał znakomicie, zawsze przed tymi widzeniami każdy z nas coś tam dostawał do
do torby jakoś czekolady, jakieś słodycze, żeby tym uwięzionym, tym aresztowanym to podać. No i moja żona przygotowała trzy takie fajne małe półmiseczki wigilijne, coś tam na każdym położka, prawda, i tak dalej. I mówi jeszcze do mnie, mówi, weź taki mały obrusik i gałązkę świerkową i opłatek. No ja to wszystko do toru, przyszedłem na Rakowiecką. Miałem pierwsze spotkanie ze Zbyszkiem Romaszewskim. No i na takiej celce 1,5 na 1,5 metra, gdzie stał taki brudny, ohydny stolik, dwa zydelki. Ja rozłożyłem to biały ten obrusik, gałązka świerkowa, talerzyk w sztućce. Zbyszek spojrzał na to i zawołał, o Jezu, co to? Ja mówię, jak to, co to? Dzisiaj jest Wigilia, nie? No i to się powtórzyło drugi raz, ale za trzecim razem już było fatalnie. Bo wszedł klawisz, no i z pyskiem, mówi, co pan sobie tutaj jakieś biesiadowanie urządza? Ja mówię, panie funkcjonariuszu, przecież pan za 2 godziny skończy służbę, pójdzie pan do domu, siądzie pan przy stole i będzie pan śpiewał. Ja nie wiem, może nie kolędy, może pan Maskowski je wieczór, i będzie się pędzie tym jajkiem, prawda, a nie opłatkiem. No i co on oczywiście napisał do nas, to się skończyło postępowaniem dyscyplinarnym, że dokarmiam więźniów politycznych. Proszę sobie wyobrazić, jest rok 90, jestem w składzie sejmowej komisji, która dokonywała coś w rodzaju lustracji więzienia na Rakowieckiej, gdzie pracował ten funkcjonariusz. No i oczywiście wchodzimy, na kogo się natykam, na pana funkcjonariusza. Jak pamiętam, miał na imię Józio. No i mówi, spojrzał na mnie i mówi, panie mecenasie, to pan rozumie, ja wtedy inaczej nie mogłem. Ja mówię, szanowny panie, ja wiem, że pan inaczej nie mógł. Jeszcze jedna odpowiedź na pani pytanie. Proszę pani, daję słowo przy najświętszy honor. Ja i moi koledzy z tytułu obron politycznych nie braliśmy ani grosza. Ani grosza. To było po prostu świadczenie pomocy naszym przyjaciołom, bo tak uważaliśmy. Tak trzeba, po prostu. A że ja miałem tylko jedno postępowanie, a Piotr miał 20, ale za to miał znakomitego obrońcę w tych postępowaniach. Pana mecenasa Olszewskiego. Za chwilę zadam pytania z niepoprawnego radia.pl. Ja mam jeszcze drugie pytanie. Ja pytałem się, czy... Ja myślałem, że jeżeli... Nie, to pani zabrała. Jeszcze raz. Dzień dobry, Borkowski Ryszard. Ten wieczór, który jest poświęcony Ryszardowi Kuklińskiemu, uważam, jest również wieczorem, który jest niejako poświęcony bohaterom drogi Polski do wolności. I korzystam z okazji, że jest pan sędzia Trybunału Konstytucyjnego, bo mam taki wewnętrzny problem. Ten problem nazywa się gruba kreska. I moje pytanie jest, czy można za pomocą decyzji politycznej pana premiera Tadeusza Mazowieckiego niejako rozstrzygnąć sprawy prawne? To jest ten mój problem. Proszę o odpowiedź. Proszę państwa, ja miałbym bardzo gorącą prośbę do państwa. Liderem dzisiejszego spotkania jest Filip, prawda? Proszę jego tutaj męczyć i wypytywać. Ja wiem, że państwa interesuje ta problematyka, którą postarałem się państwu bardzo króciutko tylko zarysować. Proszę pana, byłem pierwszym i wielkim przeciwnikiem grubej kreski. Nie ma cudów. Należy po prostu tych, którzy byli zbrodniarzami, takim jak Jaruzelski, nawet nie powiem śpiewanie nad jego duszą. Trzeba było rozliczyć i go skazać. Jak to się dzieje do cholery, że przez 23 lata toczy się postępowanie karne i nic. Po prostu, to jest efekt grubej kreski. Proszę pana, problem jeden z najpoważniejszych w Polsce. Lustracja. Proszę mi wierzyć. Jaka była wojna o tą ustawę? Byłem jednym z autorów projektu ustawy lustracyjnej, zwróciła się do mnie jeszcze wówczas, zwróciło się porozumienie centrum, żeby przygotowałem. Ta lustracja, no, dla mnie w sposób niewyobrażalny została
no nie wiem, doprowadzona do jakiegoś totalnego absurdu. Pan sędzia Bogusław Niziński, który był rzecznikiem interesu publicznego, także mój wielki przyjaciel, wielokrotnie zwierzał się, jakie ma problemy, jak mu się robi trudności na każdym kroku. A przecież od lustracji trzeba było zacząć, od dekomunizacji trzeba było zacząć, a nie tam od żadnej grubej kreski. Nie ma żadnej grubej kreski. Ja nie widzę jako prawnik, jako adwokat, jako sędzia, nie widzę takiej możliwości. Tak nas uczono, za swoje grzechy, za swoje niegodziwości trzeba odpowiedzieć. Koniec, kropka. Taka jest prawda. Myśmy się starali to robić. Proszę pana, ja trzykrotnie w Trybunale Konstytucyjnym broniłem ustawy lustracyjnej. Trzykrotnie. Jest taka procedura, prawda, że jeden sędziów przygotowuje dla pozostałych kolegów propozycje rozwiązania. Ja się złożył trzykrotnie. Sojusz Lewicy Demokratycznej atakował ustawę lustracyjną. Udało się ją obronić. Niestety, mówię to w tej chwili z ogromną przykrością. Ostatnie orzeczenie Trybunału, ja już nie byłem sędzią wtedy w Trybunale Konstytucyjnym, poprzez nie rozumiem dlaczego, doprowadziło do sytuacji takiej, że właściwie dzisiaj lustracji nie ma. A ówczesny prezes Trybunału, zamiast wygłaszać uzasadnienie wyroku, wygłosił przemówienie polityczne. Tak nie może być. To jest niedopuszczalne. Pewnie, jeżeli chcemy budować nową Polskę, to budujmy tą Polskę według modelu, który zaproponował nam Lech Kaczyński i Jarosław Kaczyński. To jest model Polski. Panie Filipie, ja mam pytanie do pana. Rok 89, wolne wybory, wielkie oczekiwania społeczne, rządy Mazowieckiego, następne rządy prezydent Wałęsa. Jaka była motywacja osób decyzyjnych wówczas po stronie solidarnościowej, mówiąc ogólnie, że nie podjęły właśnie tego tematu, aby zrehabilitować w momencie tym, którzy mogli to zrobić, co było głównym motywem? Jak to można tłumaczyć? Dlaczego nie nastąpiła wówczas ta rehabilitacja, a rehabilitacji dokonał postkomunista, prawda? Czy komunista, który był ministrem w rządzie jeszcze przed 89 roku? No, taka jest niestety skomplikowana historia Polski. Prezydent Wałęsa kilkukrotnie tłumaczył, dlaczego nie doprowadzał do rehabilitacji Ryszarda Kuklińskiego. Niektóre z tych tłumaczeń były wzajemnie wykluczające się. Raz mówił, że nie ma takich możliwości prawnych. Drugi raz mówił, że chciał to, czy innym razem mówił, że chciał to zrobić podczas swojej drugiej kadencji. To tutaj aż się prosi o komentarz, że gdyby doprowadził do tego podczas pierwszej, to może byłaby druga. Jeszcze innym razem tłumaczył, że był zbyt naciskany przez funkcjonujących wciąż w administracji Polski na różnych szczeblach postkomunistów, chociaż bardziej chodziło mu o oficerów dawnego Wojska Polskiego, bo ono nigdy formalnie się nie nazywało Ludowe Wojsko Polskie. Wielu ludzi starało się doprowadzić do rehabilitacji Kuklińskiego. Różnie próbowali tego. Otwarty list słynnych, no najsłynniejsza próba była, chociaż najmniej formalna, Zbigniewa Herberta, który napisał słynny list do Lecha Wałęsy. Różne środowiska tego próbowały, to zupełnie bezskutecznie. I teraz w takiej sytuacji Józef Szaniawski podjął się reprezentowania
Kuklińskiego, właśnie nie przed wymiarem sprawiedliwości, ale przed w mediach i rozpoczął taką gigantyczną krucjatę, czego muszę Państwu przyznać, że Kukliński nie to się obawiał, który z natury był w ogóle człowiekiem skrytym, powiedzmy, a ukrywał się jeszcze przed 81 rokiem w Stanach Zjednoczonych, ale już w ogóle w Stanach Zjednoczonych się po prostu ukrywał. A znowu mój ojciec miał taki sposób działania, że wiedział, że tę sprawę Kuklińskiego można przeprowadzić tylko szturmem na ducha Polaków. No i rzeczywiście, to jakby medialnie zaczęło działać. Kukliński się trochę tego obawiał, ale chciałem przypomnieć taką sytuację, kiedy ojciec został wezwany do złożenia zeznań przed oficerami Urzędu Ochrony Państwa i odmówił złożenia tych i postawiono, zadano mu pytanie: proszę powiedzieć, skoro jest pan reprezentantem, pełnomocnikiem pana Ryszarda Kuklińskiego, jak pan się kontaktuje z panem Ryszardem Kuklińskim? No i ojciec odmówił wtedy składania zeznań, powołał się na tajemnicę dziennikarską, to po pierwsze, a po drugie, że nie będzie składać zeznań przed oficerami Urzędu Ochrony Państwa, który jest spadkobiercą służb bezpieczeństwa komunistycznych. Także taka była atmosfera, zanim rząd Stanów Zjednoczonych naciskał na polski rząd. Trzeba powiedzieć, że to było po raz pierwszy wtedy polski rząd stracił szansę pokazania uznania Kuklińskiego, uznania zasług Ryszarda Kuklińskiego. Drugi raz został uprzedzony przez rząd Stanów Zjednoczonych. Drugi raz został uprzedzony w tym roku przez filmowca. Wszyscy byśmy chcieli, żeby to wiedza o Kuklińskim dotarła do młodzieży przez podręczniki, prawda, w szkołach naszych. No ale tak się nie stało. Dotarł do nich filmowiec poprzez film Jack Strong. Szkoda. Proszę Państwa, chciałem jeszcze też dodać do tego, co powiedział Filip. Proszę sobie wyobrazić, jak szalenie Józef Szaniawski był znienawidzony przez środowisko Gazety Wyborczej. Raz za razem ukazywały się takie drobne, a czasem nieco większe artykuły, artykuliki, no dosłownie, które miały wstrętny, obrzydliwy charakter. Wreszcie Gazeta Wyborcza wypaliła artykuł, że Szaniawski, ten Józef Szaniawski, to właściwie to jest nie wiadomo kto. Właściwie to jest kryminalista, a dziennikarz nigdy nie był dziennikarzem. Proszę Państwa, Gazeta Wyborcza zamieściła taki tekst: Józef Szaniawski nigdy nie był dziennikarzem. Józef wtedy wystąpił z pozwem przeciwko Gazecie Wyborczej, przyszedł do mnie: ojcze, ja będę zeznawał w charakterze świadka. Ja mówię: ale co mam potwierdzić, że jesteś dziennikarzem? On mówi: nie, powiedz to, co powiedziałeś na procesie karnym przed sądem najwyższym. Ja mówię: oczywiście, proszę bardzo. No i przeszedłem do tego sądu, sąd mnie przesłuchał, zresztą sytuacja była bardzo zabawna, bo sądziła przesympatyczna pani sędzia, która znana była ze swoich sympatii solidarnościowych, tak bym powiedział. No i zadaję pytanie: proszę pana, czy w pana ocenie pan Szaniawski był dziennikarzem? Ja mówię: proszę państwa, ja nie muszę wypowiadać swojej opinii, proszę sięgnąć do aktu oskarżenia i do wyroku skazującego. Pan Józef Szaniawski został skazany jako dziennikarz. Jeżeli Gazeta Wyborcza podważa ustalenia sądu wojskowego, no to niech sobie podważa dalej. Taka była, proszę Państwa, perfidia i tak wstrętnie, ohydnie Wyborcza, nie mając żadnego konkretnego powodu, chciała jeszcze go uszczypnąć, jeszcze go uderzyć, jeszcze go kopnąć. Takie jest życie.
Ja chciałbym zwrócić uwagę, że na stole stoją dwie książki właśnie, które jeszcze są do kupienia. Również jest CD z piosenkami pani Hanny Frąckowiak. Zachęcam do kupienia po spotkaniu. Może zostaniemy chwilę jeszcze, panie sędzio, przepraszam, że... Tak, to są pytania, przepraszam, od słuchaczy, więc bezpośrednio przyszły, więc może króciutko tylko przynajmniej. Jak pan, panie sędzio, ocenia ostatnie wyroki w sprawie zakłócenia? We Wrocławiu, tak? Wrocław i Bauman i spalenie samochodu TVN z Warszawy 11 listopada. Proszę państwa, mogę tylko głęboko westchnąć i powiedzieć tak. Jako prawnik, jako sędzia, akcentuję to jako sędzia, ja szanuję wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej, ale ja się z tymi wyrokami nie muszę zgadzać. Tak bzdurnego, tak głupiego wyroku, jaki został wydany we Wrocławiu, ja dawno nie widziałem. Po co, na co, dlaczego grupa 19 młodych ludzi została skazana, bo weszła na salę, w której odbywa się wykład byłego komunistycznego ideologa, bo ja go nazywam, Zygmunta Baumana nazywam ideologiem, zaprotestowała. No albo mamy wolność słowa, albo nie, a nawet jeżeli było to zakłócenie porządku, no to są odpowiednie środki dyscyplinujące, koniec, nie ma o czym rozmawiać. Ale porażające jest coś innego, proszę państwa. Nie tylko ten wyrok skazujący, bo ja powiadam, ja się brzydzę tym wyrokiem. I mówię to wprost i nawet ostatnio, jak rozmawiałem z dziennikarzami w polityce, to dokładnie wypowiadałem ten sam pogląd. Ja się brzydzę takimi wyrokami, ja się brzydzę takimi sędziami, jak ten sędzia z Wrocławia, jak pan sędzia Tuleja, który wydawał wyrok w sprawie znanego pana doktora G, prawda, łapówkarza, nazywając metody funkcjonariuszy CBA, porównując je do metod stalinowskich. Ja się brzydzę pana sędziego Rysińskiego, który uniewinnił panią Beatę Sawicką, mówiąc, że nie będzie opierał swojego orzeczenia na owocach zatrutego drzewa. Ja nie chciałem o tym mówić wtedy, kiedy miałem okazję zabrania głosu na początku, bo myślałem sobie, że dwa zdania na temat wymiaru sprawiedliwości, że jest taki, jaki jest. Ale to są konkretne przykłady. Ja się po prostu tymi wyrokami brzydzę. Proszę wspomnieć wyrok na profesorze Legutko. No właśnie, proszę państwa, jeszcze jeden wyrok. Ale może nie tylko na profesorze Legutko, może ja przypomnę inne orzeczenie, proszę pana, z którego wynika, że sąd, który wydawał wyrok w imieniu Rzeczypospolitej, powiedział, że każdy, kto nie godzi się z poglądami Adama Michnika, narusza zasady współżycia społecznego. No, fajne, nie? No proszę państwa, nie tylko ręce załamać. Proszę państwa, no są tacy sędziowie. No co ja na to poradzę? No są tacy sędziowie, którzy funkcjonują w wymiarze sprawiedliwości, którzy będą funkcjonowali. Być może oni się uczą od swoich starszych kolegów, jak to w PRL-u bywało. Ale są też przyzwoici sędziowie, jak chociażby pani sędzia, która uniewinniła dwóch chłopców, którzy farmą brali słynny pomnik czterech śpiących w Warszawie. Więc powiadam, no niestety, no, mamy taki wymiar sprawiedliwości, jaki mamy. Ja cały czas mam nadzieję, że ta młoda kadra sędziowska, że ona jednak będzie pamiętała, że to, co jest napisane na gmachu sądu w Warszawie przy Alei Solidarności, że mocą i siłą Rzeczpospolitej jest sprawiedliwość, prawda? Panie Filipie, ja mam pytanie dotyczące pobytu po wyjeździe pana pułkownika Kołnickiego z Polski, pobytu w Stanach. Jak wyglądało życie tam pana pułkownika? Jak wyglądała ochrona? Co robił? Jakie szczegóły po prostu są znane? Czy to wszystko jest też objęte dużą tajemnicą? Część szczegółów jest znanych. Oczywiście ja nie byłem ich świadkiem, w związku z tym opieram się swoją wiedzę na przekazach pułkownika Kuklińskiego, a także jego pełnomocnika, mojego ojca Józefa Szaneckiego. Więc mniej więcej do śmierci synów to była, czy właściwie do śmierci synów to była taka najostrzejsza formuła ochrony. Każda próba
znaczy każdy wyjazd Kuklińskiego z domu, poza miasto był sygnalizowany i miał wręcz fizyczną ochronę. Znane są przynajmniej dwie próby porwania Kuklińskiego przed śmiercią synów, co oznacza, że rzeczywiście ta ochrona była słuszna. Niewątpliwie nie były to służby polskie, już na pewno nie, może prawie na pewno nie po 1989 roku, no niemniej jednak, ale poza tym Polska w Stanach Zjednoczonych, PRL w Stanach Zjednoczonych, no jak wskazują niektórzy historycy, nie miał takich tak rozbudowanej siatki, żeby móc ścigać tam ludzi, którzy mają drugą, trzecią tożsamość. Później ta ochrona, właściwie ta ochrona była dożywotnia. Państwo Kuklińscy, tak jak mówiłem, zmienili dom 5 razy. Poza domem nie mówili w języku polskim. I tak było do końca życia, nawet kiedy miałem okazję u państwa Kuklińskich mieszkać przez tydzień. W 2003 roku, dokładnie na rok przed śmiercią Ryszarda Kuklińskiego, to wciąż ta zasada obowiązywała, ale rzeczywiście nie było już takiej bardzo skrupulatnej ochrony. No i oczywiście wyjazdy do Europy były prawie niemożliwe, jedyny wyjazd do Europy, przepraszam bardzo, przed 1998 rokiem, to był ten wyjazd przez Szwajcarię do Rzymu. I jeszcze chciałem powiedzieć, że także po 1998 roku wyjazdy do Polski były bardzo nieoficjalne. Dziękuję. Pytanie od słuchacza. W jakich okolicznościach poznali się Wieszczeniarski i Ryszard Kukliński? Proszę opowiedzieć o przyjaźni między panem ojcem i pułkownikiem. Pierwsze spotkanie to był 1993 rok. Ojciec, o ile wiem, od razu po wyjściu z więzienia w ramach swojej pracy dziennikarskiej zabiegał o kontakt z Ryszardem Kuklińskim, szukał tego kontaktu, pisał listy z prośbą o taki kontakt do Departamentu Stanu i Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Do takiego spotkania doszło w 1993 roku. Józef Szaniawski przywiózł między innymi zaproszenie dla Ryszarda, to był sierpień 1993 roku, przywiózł zaproszenie między innymi dla Ryszarda Kuklińskiego do odwiedzenia Polski 17 września 1993 roku, oczywiście zdając sobie sprawę, że do tego przyjazdu nie dojdzie. Ale to było, Kukliński potem mówił, jak ważne było dla niego to zaproszenie. To było zaproszenie, które skierował do niego ówczesny prezes Porozumienia Centrum, pan Jarosław Kaczyński. Później 17 września wspólnie z ministrem obrony narodowej Janem Parysem Jarosław Kaczyński i Józef Szaniawski złożyli wieńce w imieniu Ryszarda Kuklińskiego na właśnie 17 września. W rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, na grobie nieznanego żołnierza. I Józef Szaniawski spotkał się z Kuklińskim, żeby przeprowadzić z nim wywiad. Ten wywiad przeprowadził, ale jednocześnie uzyskał od niego pełnomocnictwo do reprezentowania go w Polsce w mediach. No i panowie się, ojciec zaczął jeździć, latać do Kuklińskiego rzeczywiście, można powiedzieć, często, bo 2-3 razy w roku. Byłem świadkiem ich wielu długich rozmów telefonicznych. Tu muszę przyznać, że tata niewiele opowiadał o ich planach, mieli wspólne plany na
na przyszłość w Polsce, kiedy Kupiński miał się przeprowadzić do Polski, ale tata ich nie zdradzał. Mówił na temat wiele o tym, o ich pewnej właśnie takiej męskiej przyjaźni. Wyjechali między innymi kilka razy, objeżdżali Stany Zjednoczone, nie całe, w kilku etapach, w kilku wycieczkach samochodem Kuplińskiego. Ojciec także był obecny podczas tej wizyty w Europie Kuplińskiego w Szwajcarii i w Rzymie. I także otrzymał kolejne pełnomocnictwo od Kuplińskiego w roku 2000, w kwestii przygotowania powrotu Kuplińskiego do Polski, zorganizowania mieszkania Kuplińskiemu i zadbania o te sprawy prawno-administracyjne. To mieszkanie Kuplińskiego miało być na Żoliborzu w Warszawie. Ono już było gotowe, czekało, umeblowane. Myśmy tam z tatą bywali, przygotowując je. Ja tacie po prostu pomagałem. Co do ich przyjaźni, wiem, że Kukliński, patrząc dzisiaj na to z perspektywy czasu, musiał w sposób wyjątkowy ufać mojemu ojcu, patrząc na to, że przez 10 lat był w takiej konspiracji i nie ufał nikomu. Być może dlatego, że ojciec, że spotkał go podobny los. Być może dlatego, że obaj mieli tych samych przeciwników, wrogów Polski w III Rzeczpospolitej. Dość, że gdy Kupliński dostał wylewu w grudniu 2003 roku, ojciec zadzwonił do mnie i powiedział: Filip, to już jest koniec. No rzeczywiście dla mojego ojca był to koniec, było to zamknięcie bardzo ważnego etapu. Mi jest trudno powiedzieć o tej przyjaźni, bo obaj panowie, co dokładnie, jak dokładnie wyglądała ich przyjaźń, bo myślę, że do końca życia obaj bardzo lubili dyskrecję i konspirację. Trochę słyszałem o tym, że od ojca, o tym, że Kukliński, że właśnie wyjeżdżają sobie sami, żeby pogadać we dwóch. Wiem, że mieli plany na także ocierające się o realną politykę na Polskę, ale ja naprawdę ich nie znam. Dziękuję. Proszę Państwa, tak jak rozmawiamy, bohaterem jest Ryszard Kukliński, natomiast ja chciałem Państwu przytoczyć pewne zdarzenie, które mi opowiedział Janek Pietrzak, który wielokrotnie spotykał się z Ryszardem Kuklińskim podczas każdego swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio jeszcze przed swoją chorobą spotkaliśmy się, bo Jan Pietrzak miał poważną chorobę serca. Na szczęście to się wszystko dobrze skończyło. Teraz już jest w domu, wyszedł ze szpitala. Ale jeszcze przed tym pobytem w szpitalu opowiedział mi taką historię. Bo wiesz, byłem w Stanach, spotkałem się z Ryszardem Kuklińskim i poszliśmy na długi spacer i na długą męską rozmowę. Ale mówię, ja ci nie opowiem, o czymśmy rozmawiali. Ja mówię, nie czekam, bo to co powiedział przed chwilą Filip, tak jak ojciec nie chciał Filipowi opowiadać, to i Janek Pietrzak nie chciał mi opowiadać. Ale mówi, wiesz, na zakończenie tej rozmowy siedliśmy i on zwrócił się do mnie takimi słowami: Panie Janie, niech mi Pan zaśpiewa, żeby Polska była Polską, co? Janek Pietrzak mówi, ale ja, wie Pan, to nie mam gitary, no. Ale mówi, ja Pana bardzo proszę. Janek mówi, wiesz, zaśpiewałem i tak patrzyłem na tego człowieka, jak niesłychanie przeżywa tą piosenkę, tą balladę.
I mówię, wiesz, nigdy w życiu nie miałem takiego koncertu, nigdy w życiu nie miałem takiej widowni. Proszę, to jest jedno pytanie od pani. Śmierć pana ojca też jest objawa tajemnicą. W ciągu 25 lat wolnej Polski wiele osób niewygodnych władzy zostało usuniętych po prostu w nieznanych okolicznościach, po prostu zginęli i śledztwo zostało umorzone. I czytałam artykuł na temat właśnie śmierci tragicznej pana ojca. Czy mógłby pan trochę wyjaśnić, jak to jest bolesny temat dla pana, przepraszam. Może zacznę od końca. Pani powiedziała, że to jest, że śledztwo zostało umorzone. Nie jest naszą winą, nikogo jak tu siedzimy, że Polska jest takim krajem, że jak się słyszy, że śledztwo zostało umorzone, to od razu mamy z tyłu głowy czerwone światełko, albo chociażby pomarańczowe i podejrzewamy, że coś jest nie tak. Tak jak pan sędzia powiedział, no coś jest z tym wymiarem sprawiedliwości, to nie tak wygląda, jak powinno wyglądać. Mówię to mając świadomość, że śmierć mojego ojca budzi różne podejrzenia, aczkolwiek nie wykluczam najzwyklejszego wypadku. Nie wykluczam, ponieważ nie wiadomo, jak zginął Józef Szaniawski. Wiadomo, że zginął, że w akcie zgonu jest zapisane, że zginął w wyniku, zmarł w wyniku wielonarządowych obrażeń. No ale wszystkie ofiary tu 154 też mają to samo wpisane w akcie zgonu. No i teraz ojciec wyjechał w góry sam. I był sam, bo opowiadali mi to nasi wspólni przyjaciele z Bukowiny Tatrzańskiej, z którymi się spotkał wcześniej. Mieszkał w takim skromnym hoteliku w Kuźnicach przy kolejce na Kasprowy do przydolnej stacji. I najprawdopodobniej pierwszą, może drugą, ale jak go znam, to pierwszą, pojechał na górę. Sekcja na Kasprowy, później wszedł na Świnicę. Pogoda była dobra. Wiem to na pewno, ponieważ widziałem nagranie wideo. Zaraz państwu powiem, skąd się wzięło nagranie wideo. Rozmawiałem z nim około godziny 9, gdy odwoziłem syna do przedszkola, staliśmy w korku, mówiłem, a zadzwonię do taty, zapytam co o niego. No i siedział akurat na, twierdził, że jest na szczycie Świnicy. Raczej rzeczywiście, skoro odebrał telefon, to nie szedł, tylko był na tym szczycie, twierdził, że jest jednym z pierwszych, jest w ogóle fantastycznie, świetna pogoda. Nic nie wskazywało na to, że się źle czuje. To by się czasowo zgadzało, ponieważ wypadek nastąpił około godziny 11. Rzeczywiście te półtorej godziny do dwóch mogło mu zająć przejście do tego miejsca, w którym doszło do wypadku. Ojciec znał tę trasę bardzo dobrze. Dziesiątki razy tamtędy szedł, pracował w okresie studenckim w jednym ze schronisk w Tatrach. Myśmy rok wcześniej także pokonali tę trasę. To, że znał trasę, oczywiście miał dobre buty, dość dobre ubranie, oczywiście nie świadczy o tym, że nie mogło tam dojść do wypadku. Nie chciałbym mówić o obrażeniach
Ojca, a jedynie wspomnieć o tym, że na wewnętrznej stronie dłoni nie miał znaczących ran, co by oznaczało, jak wskazał to oficer policji na komisariacie w Zakopanem, że najprawdopodobniej nie miał przytomności, gdy spadał w dół, bo instynktownie każdy człowiek się próbuje chwytać tych ostrych skał. To nie była przepaść. To był tak zwany piarg, czyli trawy i głazy. Jeszcze raz powtórzę, na pewno jest się gdzie tam zabić. Dość stromy, ale człowiek, który ma świadomość, byłby się w stanie na tym zatrzymać. Ojciec staczał się 40 do 50 metrów w dół. I podobno jeszcze żył, gdy toprowcy dotarli do niego. Nie, przepraszam. Już tylko próbowali wznowić akcję serca. Więc sądzę, że ojciec stracił przytomność jeszcze przed pierwszym upadkiem, przed pierwszym zetknięciem się z podłożem. Świadków było pięciu, a przynajmniej policji udało się ustalić pięciu świadków, z czego żaden nie widział momentu przyczyny.